Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ja nazywam się Agnieszka Bieniac i jest to dla mnie zaszczyt. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie na ten wieczór. Z przyjemnością chciałabym Państwu opowiedzieć o mojej fascynacji, o Niderlandach. I proszę od razu mi wybaczyć, bo otworzyłam dosłownie okno, w związku z tym słychać wiatr, ale dzisiaj o wietrze będzie jeszcze trochę, bo to jest jeden z takich żywiołów Niderlandów. Jeżeli by były dźwięki, które Państwu przeszkadzają, to proszę mi dać znać. A jeszcze drugie będę otwierała okno, okno na Niderlandy. Dobrze, wspaniale. Mam nadzieję, że to się powiedzie i teraz muszę technicznie tutaj sobie z tym poradzić. Wspaniale, jesteśmy. Miejsce świata Niderlandy. Dla mnie Niderlandy to moje miejsce. A wraz z tym miejscem chciałabym pokazać Państwu królową. Ale myślę, że muszę zobaczyć, co tu się dzieje z moją prezentacją. Niestety coś mi się technicznie nie wyświetla. Nie, no po prostu pierwszy raz mam taką sytuację, że nie mogę przejść do kolejnego slajdu. Przepraszam, muszę poprosić panią Krystynę o to, żeby na chwileńkę mnie... A nie, wszystko jest wspaniale chyba. Potrzebował... Chyba jednak muszę poprosić, żeby pani mnie rozłączyła, przepraszam, share screen, żebyśmy... Czy może pani mnie wyłączyć, bo nie mogę się podłączyć z moją prezentacją od... Nie wiem dlaczego zupełnie. Chyba wsparcie techniczne muszę poprosić tutaj. Na moim terenie, no po prostu nie mogę włączyć prezentacji. Czy uda się jakby mnie zablokować, czy nie? Pani Krystyno? Spróbujemy. Żeby panią zablokować. Jakoś sobie tutaj z tym właśnie nie radzę. Chwileczkę. W tym momencie nie mogę niestety. Mam nadzieję, że tutaj wsparcie techniczne zaraz nadejdzie. Na razie zablokowałam pani. Tak, super. Nie mogę tego odpalić, jakbyś zechciał mi tu pomóc. I też nie mogę wyciszyć się w tej chwili, żeby tutaj te trudności techniczne ustawić odpowiednio. Zapewniam Państwa, że testowałyśmy już z panią Krystyną to przed chwileńką i działało. Tak, więc zaraz się okaże, że będę mówiła wszystko bez prezentacji. Właśnie jakby pani zechciała mnie tam w tym stop share w prawym górnym rogu, po prostu stop udzielaniu ekranu, nie pamiętam jaki tam jest, jaka jest ta funkcja. Super. Tak. No i właśnie, to teraz się i teraz działa to tylko. Tylko, że jak pani mnie podłącza, zaraz wyjdziemy tutaj. Na chwileńkę wyłączę też dźwięk, mam nadzieję, że zaraz. A proszę jeszcze raz mi pozwolić, dobrze, wejść w ten, w share screen. Wydaje mi się, że udostępniłam pani taką możliwość. Dobrze, próbujemy. Jest. O, jest. Mam nadzieję. Czy Państwo widzą slajd z królową? Tak.
Tak, tak, wszystko super. w porządku. Ale mnie Państwo prawdopodobnie nie widzą, ale chyba na razie sobie jakoś z tym poradzimy. Dobrze? Szanowni Państwo, Królestwo Niderlandów, dziś nasz główny gość i uśmiechnięta księżniczka Beatrix. Wybrałam ją na pierwszy slajd tej prezentacji, dlatego że jest to kobieta, która królowała w Niderlandach, wtedy, kiedy zaczęła się moja przygoda z tym państwem. Królestwo Niderlandów to też jest spopularyzowana ostatnio za sprawą nagłośnień medialnych nazwa państwa, które do niedawna znaliśmy jako Holandię. Chyba większość z Państwa kojarzy taką nazwę Holandia. I w ubiegłym roku pojawiły się głosy w mediach, że nie jest to poprawna nazwa. Tak naprawdę w Polsce od 1997 roku funkcjonuje i została przyjęta jako oficjalna nazwa tego państwa, nazwa Królestwo Niderlandów. W 1997 roku właśnie królowa Beatrix, obecnie księżniczka Beatrix, odwiedziła Polskę. Od razu tutaj już zdradzam taki kawałeczek mentalności holenderskiej. Holendrzy królową Beatrix teraz nazywają księżniczką, bo głowa panująca jest tylko jedna. To jest król Willem Alexander, o którym będzie za chwilę. Pewnie jako dziennikarze wiedzą Państwo, że w Polsce, a zresztą nie tylko jako dziennikarze, każdy premier, minister, który kiedyś był w Polsce premierem, ministrem, prezydentem, ten tytuł zachowuje. W Niderlandach tak nie jest. Królowa Beatrix, obecnie księżniczka Beatrix, wróci do historii po swojej śmierci jako królowa. Obecnie jest księżniczką. Więc tak naprawdę w języku polskim Królestwo Niderlandów to już jest, można powiedzieć, no, utrwalona nazwa, chociaż wiem, że w praktyce nie. Jako Niderlandyści promujemy takie nazwy jak właśnie Niderlandy albo Niderlandczyk, Niderlandka, a język nazywamy niderlandzkim. I założę się, że zaraz, za chwilę się pomylę i na pewno powiem o Holendrach, Holendrzy i Holenderki. Ale właśnie, skąd ta Holandia? Mam nadzieję, że widzą Państwo tutaj mapę. Królestwo Niderlandów składa się z 12 prowincji. Główna, może nie, najbardziej prężna, tak powiem, najbardziej prężna kraina tego królestwa to jest Holandia. Jak spojrzą Państwo na zachodzie tego państwa, jest północna Holandia i południowa Holandia. To są dwa obecnie regiony, dwie prowincje, które są najprężniejsze historycznie, teraz też gospodarczo, ekonomicznie. Najgęstsze zaludnienie jest w tych dwóch prowincjach i w nich też leżą, no właśnie, chciałoby się powiedzieć stolice, ale to nie do końca prawda, bo każdy Holender, każdy Niderlandczyk absolutnie od razu wie, moją stolicą jest Amsterdam. Ale moi przyjaciele Holendrzy mówią, że wzięło się to stąd, że chciano, aby nie jedno tylko miasto zyskało uwagę i takie prestiżowe znaczenie. W związku z tym podzielono. Podzielono funkcję na funkcję reprezentacyjną, którą pełni Amsterdam. Tutaj mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze Amsterdam będzie gościł często na naszych ustach, ale drugim miastem, które tak jakby współpełni tę funkcję, chociaż w świadomości Holendrów absolutnie nie, to stolicą Królestwa Niderlandów jest Amsterdam, ale siedzibą władz jest Haga. Zachodzi też dość ciekawe zjawisko, bo północna Holandia, na terenie której leży właśnie Amsterdam, ma swoją stolicę regionalną w innym mieście. I prawdą będzie, jeżeli powiemy, że stolicą Holandii, przemilczymy północnej, jest Haarlem. Haarlem, miasto leżące na terenie tej prowincji, które chyba jest nawet starsze od Amsterdamu. Teraz stracił nieco na znaczeniu w porównaniu z Amsterdamem, ale jest równie urokliwy, piękny i warto go odwiedzić.
Tak jak wspomniałam, miłościwie panujący król Wilhelm Aleksander jest właśnie synem pani, która na początku uśmiechała się do Państwa z pierwszego slajdu, księżniczki Beatrix. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Niderlandy to monarchia konstytucyjna, czyli jest konstytucja, jest monarchia i jest demokracja. Król pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne. Jest ich sporo. Razem z nim, można powiedzieć, w pewnej mierze współkróluje jego małżonka, dlatego że Holendrom trudno było rozstać się z królową. Przez 123 lata poprzedzające rok 2013, w którym Willem Aleksander zasiadł na tronie w Niderlandach, przez 123 lata krajem rządziły kobiety. Więc gdy wiadomo już było, że księżniczka Beatrix zapowiedziała, że abdykuje, wiadomo było, że będzie król. Dla niektórych Holendrów to było trudne, żeby zaakceptować, że królowa, koningin, będzie nie głową państwa, ale małżonką króla. Były krótkie dyskusje na temat tego, czy może jednak nie powinna być księżniczką, ale zadeklarowała w wielu wywiadach, że będzie współrządziła. To znaczy, że będzie wspierała swojego małżonka, że będzie dzielnie u jego boku. I to widać, i to nawet jeśli ktoś prześledzi dyplomację i wizyty na przykład różnych głów panujących w Polsce, to rzuca się w oczy to, że właśnie król Wilhelm Aleksander zazwyczaj jest w towarzystwie małżonki. Ona towarzyszy jemu w tych oficjalnych wszystkich okazjach, tak to nazwijmy. Wizerunek króla i generalnie w ogóle premiera jest raczej optymistyczny. Tak to nazwałam, dlatego że to są, znaczy trudno jest mi jakoś inaczej, inną jakąś tutaj, inne określenie znaleźć. Są to najczęściej, no poza oczywiście jakimiś takimi trudnymi chwilami, najczęściej uśmiechnięte twarze. Premier, tak jak tu Państwo widzą, obecnie demissionaire, czyli tak naprawdę tylko w tej funkcji już po dymisji. On jeździ do pracy na rowerze, jest tego znany. Czasami widać go na ulicach w dżinsach. Stara się właśnie taką stwarzać aurę wokół siebie przystępnego człowieka, kogoś takiego jak wszyscy Niderlandczycy. Proszę zwrócić uwagę, że się pilnują. Król też ma takie, powiedziałabym, ciepłe oblicze. I co? Uda się przejść do kolejnego kluczowego slajdu. Czuję, że tutaj się znowu coś zawiesiło. A kolejny slajd jest dość ciekawy, więc strasznie mi na nim zależy, żeby jednak procedować. A co my tu zrobimy znowu teraz? Przepraszam, może mi się uda wyjść z tego. No nie wiem, dlaczego zupełnie się chyba za... O, może. Nie wiem. Czy jeszcze raz, przepraszam Państwa bardzo, czy jeszcze raz możemy spróbować, ja spróbuję się z to prze... Jest. Tylko on potrzebuje czasu. Czy widzą Państwo dumnego króla Holandii na tle Kalemu? Tak, widzimy. Super. Bowiem król Niderlandów to taki trochę zwykły człowiek, który ma swoje pasje. I tutaj celowo z Guardiana wyciągnęłam kawałek artykułu o tym, że król przez bardzo wiele lat, tutaj jest napisane, że dwie dekady, latał po godzinach, to znaczy po swoich godzinach królewskich, aczkolwiek królem jest się 24 godziny na dobę. Król pracował w Kalemie na rejsach pasażerskich, europejskich, nigdy nie latał poza Europę po to, aby móc jakby co szybko wrócić do kraju. Zazwyczaj jako drugi pilot. Podobno było to utrzymywane w tajemnicy. Niestety nie wiem, jak przedstawiał się pasażerom, ale właśnie ten ciepły, uroczy wizerunek chyba uzupełnia właśnie ta jego pasja.
Nie dodałam na początku, że ta moja prezentacja jest takim subiektywnym otwieraniem okna na Niderlandy. Dlatego wybrałam takie może nieoczywiste zdjęcie rodziny królewskiej. Tak jak Państwo tutaj podejrzą na slajdzie, ono zostało wykonane podczas podróży do Sewilli. Celowo wybrałam takie, żeby przypomnieć o tym, że rodzina królewska w Niderlandach jest rodziną wielokulturową. Ojciec panującego Willem Aleksandra był Niemcem, a małżonka Maksima pochodzi z Argentyny. Więc w domu mówi się w bardzo wielu językach. Dzieci są wychowywane wielojęzycznie i wielokulturowo. Oczywiście tutaj zobaczą Państwo trzy młode kobiety. Ta panna w żółtej sukience w tym roku skończy 18 lat, jest księżniczką koronną orańską, nosi imię Katarina Amalia i wróci do historii znów etap panowania kobiety w Niderlandach. Myślę, że Holendrom to będzie się bardzo podobało. No i właśnie Holendrom, Niderlandczykom. Czyli król Willem Aleksander, małżonka Maksima, miłościwie panujący we dwójkę. Królowa wspiera swojego małżonka, a dziewczyny wiodą w miarę normalne nastoletnie życie. Chodzą do dobrych oczywiście, ale zwykłych szkół, gdzie spotykają swoich rówieśników. I mówią też po niderlandzku. I właśnie teraz chciałabym przejść do tej największej pasji, jaką jest dla mnie język niderlandzki. Jak powiedział klasyk, tutaj w moim wolnym, wyszukanym w głowie z pamięci cytacie z Beaty Chomątowskiej, która napisała książkę Prawdziwych przyjaciół poznaje się oczywiście w bredzie. W tej książce Bata bardzo sympatycznie zdefiniowała język niderlandzki. Cóż to za język, w którym wyznanie miłości brzmi jak szczeknięcie? Czyli generalnie ik hou van jou. Ale tak na poważnie. Język niderlandzki jest językiem oczywiście germańskim. Jeżeli zobaczą, spojrzą Państwo tu na slajd, wybrałam dwa takie zdania, które mam nadzieję dla większości z Państwa. Wiem, że są wśród tutaj osób, oprócz oczywiście naszych gości, osoby mówiące po niderlandzku. Wybrałam dla Państwa takie dwa zdania. De situatie is stabiel, ik eet brood met kaas. No i widzimy. Pewnie jakbym zrobiła ankietę, naprawdę wszyscy byliby w stanie stwierdzić, że sytuacja jest stabilna. Jem chleb z serem. Język niderlandzki jest językiem germańskim, czyli widzimy takie podobieństwa tutaj. Ik, ja. Gdzieś nam w tle się obija niemieckie ich albo angielskie I, prawda? Eight też jako żywo, jakby literki poprzestawiały się. Ale język niderlandzki to też jest język no po prostu mówiony na terenie Europy, czyli także widać wpływy takie, którym także język polski podlega. The situatie is stabil, sytuacja jest stabilna. Och, no prawie można by było powiedzieć, że coś zmyślam, żeby Państwa zachęcić, że to taki prosty język, że warto się jego zacząć uczyć, bo wszystko będzie właśnie wyglądało tak łatwo. Jest to język europejski, ale też, proszę zwrócić uwagę, mówiony poza Europą. Zasadniczo w Europie mówią tym językiem mieszkańcy Królestwa Niderlandów oraz mieszkańcy północnej części Belgii, czyli Flandrii, oraz mieszkańcy Surinamu i Antylii Holenderskich. Tutaj jakby odbija się oczywiście przeszłość kolonialna. Tam dotarli niegdyś Holendrzy i jak powiedzieć ładnie, zawojowali tamten świat. Pozostawili po sobie ślad w postaci języka.
Jest to też język, który jest znaczącym językiem właśnie w Indonezji. A jeśli spotkali się Państwo niegdyś z językiem Afrikaans, to też na pewno wiedzą Państwo, że to jest taka XVII-wieczna, chociaż trudno powiedzieć, że to jest odmiana niderlandzkiego. Gdzieś w XVII wieku niderlandzki zasiał ziarno na koniuszku Afryki i z niego wykiełkował język Afrikaans. Jest to też w sumie dość duży język. 27 milionów użytkowników, 23 miliony mówi tym językiem jako językiem ojczystym, a dla sporej grupy ludzi jest to język drugi. O ten język, o zasady nim rządzące, o to, aby promować go i aby też promować kulturę tworzoną w tym języku. Przepraszam za taką może dziwną konstrukcję, kulturę tworzoną w tym języku, ale chodzi mi między innymi o literaturę. Dba Unia Językowa. Założona w 1980 roku, początkowo jako Niderlandzka Unia Językowa, ale gdy dołączył Surinam, wówczas już zmieniono jej nazwę na właśnie po prostu Unię Językową. Jest to organizacja międzyrządowa, która podejmuje działania właśnie na rzecz języka niderlandzkiego i kultury. Natomiast jeśli chodzi o nas, Polaków i Holendrów, to myślę, że jeżeli byśmy chcieli się tak najlepiej dogadać, to powinniśmy wyruszyć razem na żagle. Jak Państwo by tak się porządnie przyjrzeli albo spotkali jakiegoś właśnie Polaka, który świetnie żegluje i żegluje też po terminach związanych z żeglugą w języku polskim, to można spokojnie dostrzec, jak wiele mamy właśnie wspólnego. Wiem, że nawet nie było potrzebne tutaj wypisywanie polskich, prawda, wariantów tych słów kajaut czy bij de wind, achterdek reis dla tych, którzy żeglują. I wiem to też od naszych kursantów. Mamy takich kursantów, którzy przychodzą na kurs w domu holenderskim, bo zafascynowała ich właśnie żegluga z Holendrami i chcą umieć coś więcej powiedzieć, aniżeli właśnie terminy związane z żeglugą czy rybołówstwem i tak dalej. W zasadzie do poprzedniego slajdu jeszcze należy się jedna uwaga. Te słowa wędrowały do języka polskiego różnymi ścieżkami. Czasami też niekoniecznie wędrowały z niderlandzkiego, tylko po prostu to nasze wspólne dziedzictwo europejskie sprawiło, że po niderlandzku i po polsku brzmią one podobnie. Podobno słowo kajart przywędrowało poprzez rosyjski, ale myślę, że to w ogóle jest fascynujące, jak słowa podróżują. Myślę, że to z łatwością można prześledzić. Tak jak Państwu powiedziałam, jak do tej pory widać, to dwa żywioły rządzące Niderlandami to wiatr i woda. Ta woda jest wszędzie, mam nadzieję, że jeszcze mają Państwo w pamięci przed chwileńką tą mapę Niderlandów. Woda jest takim podstawowym, jakby to powiedzieć, no czasami nazywana jest właśnie wrogiem. Niektórzy tacy nasi myśliciele mówią, że to jest bardzo piękne, że Niderlandy nie mają wroga w postaci jakiegoś narodu czy jakiejś grupy, że żywioł jest dla nich wrogiem. Oczywiście tak do końca też nie jest. Woda jest w tym znaczeniu takim wyzwaniem dla Niderlandów i Niderlandczyków, dlatego że większość kraju leży pod poziomem morza. Dlatego Niderlandczycy, Holendrzy, mieszkańcy tych terenów bardzo szybko musieli nauczyć się radzić sobie z wodą. Stąd te wszystkie wiatraki, których funkcją jest przepompowywanie wody i utrzymywanie właśnie tego ładu przestrzennego, dbanie o bezpieczeństwo ludzi mieszkających na tych terenach,
A no właśnie, wiatr sprawiał, że była po prostu energia, była albo nawet jest moc, która pozwala zachować tę równowagę wodną w Niderlandach. Mam nadzieję, że nie jest obce Państwu słowo polder. Polder to jest taki teren, który został wyrwany morzu, bo nie wiem, czy znane jest też Państwu powiedzenie, że Bóg stworzył świat, a Holendrzy Holandię. Są takie fragmenty krainy zwanej Niderlandami, które zostały osuszone, zostały wyrwane morzu. Powstały dzięki sprytowi inżynierii niderlandzkiej. Takim dumnym inżynierem Niderlandów, który jest odpowiedzialny za bardzo wiele różnych, jakby to teraz powiedzieć, no, na pewnym etapie nowinek, jest Cornelius Lely. Lely był inżynierem, ministrem, który był odpowiedzialny za infrastrukturę. Już ponad 100 lat temu główkował nad tym, jak to zrobić, żeby właśnie odzyskać z wody tereny, które mogłyby służyć Holendrom za mieszkanie. Właśnie dzięki Corneliusowi Lely powstała chociażby jedna z 12 prowincji, Flevoland, której stolicą jest Lelystad. Jeśli wiatr i woda, to także oczywiście łyżwy, rower i pływanie. Za chwilkę zatrzymam się na chwilę nad pływaniem, ale powiem najpierw na chwilkę o rowerze, który jest oczywiście naturalnym i chyba dla Państwa wszystkich naturalnym skojarzeniem z Niderlandami. Podobno w Niderlandach jest absolutnie o wiele więcej rowerów niż ludzi. To jest absolutnie podstawowy środek lokomocji. Dziewczyny Olga i Agnieszka z pewnością nierzadko mijają Holendrów, którzy potrafią nawet pralkę przewozić na rowerze. Walizki, też przepiękne backfits, takie rowery, które są zaopatrzone w taką komorę z przodu, jakby nie wiem jak to nazwać, taki pojemnik już. Komora chyba gorsza od pojemnika. Takie miejsce, które służy do przewozu dzieci, zakupów i tak dalej. Oczywiście zimą, gdy wszystko to zamarznie, to tradycją holenderską jest po prostu jeżdżenie na łyżwach. Trudno jest spotkać Holendra, który by nie umiał jeździć na rowerze i nie umiałby jeździć na łyżwach. To są takie dwa podstawowe, naprawdę powiedziałabym, sporty. Ale też pływanie jest bardzo istotną umiejętnością. Ja kiedyś zwierzyłam się mojej koleżance holenderce, że moje dzieci w Polsce w drugiej klasie chodzą na lekcje pływania na basen, że taka jest tradycja, pewnie większość z nas Polaków to gdzieś na etapie edukacji zaliczyła lekcje pływania w ramach edukacji szkolnej w Polsce. Moja koleżanka holenderka powiedziała: nie, to w Holandii to dbają absolutnie rodzice. To jest taka jakby naturalna rzecz, którą dzieci umieją wykonywać. I za chwilkę do tego przejdę, ale już byłabym zapomniała o moim ulubionym pomniku. Pomniku, który stoi u wybrzeża, powiedzmy na wysokości Hagi. Ta miejscowość nazywa się Scheveningen. Tu widać taką charakterystyczną perspektywę z molo w Scheveningen. I właśnie ten pomnik, to mój ulubiony pomnik w tej części Niderlandów, pomnik żony rybaka. Widać tutaj na nim wodę i wiatr. Wiatr rozwiewa sukienkę pani, która właśnie w tradycyjnym takim stroju z tego regionu stoi u wybrzeża i patrzy w morze, patrzy w wodę i czeka na powrót męża.
to jest hołd złożony tym wszystkim, którzy nie wrócili, którym żywioł odebrał życie, a rodzinom ojców. Wydaje mi się, że to ten pomnik wyraża w jakiejś mierze taką mentalność holenderską, taką umiejętność dostrzeżenia tego, co codzienne, zwykłe i to, co tworzy właśnie historię, taką historię troszkę bez patosu. Ale wracając do pływania, jeśli się uda, to chciałabym Państwu pokazać taki materiał, który jest dostępny na YouTubie, a on dotyczy trochę takiej filozofii uczenia pływania. Tak jak Państwu powiedziałam, moja koleżanka holenderka się zdziwiła, na co ty? To u Was rodzice nie uczą takiej podstawowej rzeczy jak no, rower, łyżwy i pływanie, to jest no, to po prostu w zaciszu domowego, że tak powiem, takiego bytowania, to te dzieci po prostu zdobywają te umiejętności. U nas w Niderlandach dzieci w ramach lekcji uczą się zupełnie innych umiejętności związanych z pływaniem. Postaram się, tutaj skrywa się filmik, ale widząc, że ta dzisiaj technika mi nie sprzyja, nie wiem, czy to się powiedzie, ale gdyby Państwo chcieli do tego wrócić, to tu z boku wypisałam takie trzy kluczowe momenty tego filmiku. Próbuję, uwaga, odpalić. No niestety, wciął nam się tutaj Święty Mikołaj. Spróbujemy jeszcze raz. Jest. Pozwolę sobie odtworzyć ten filmik, troszkę go przycinając, będzie okazja zobaczyć, jak dzieci niderlandzkie, już mówią stosując szyk końcowy, stosując dy i het i w ogóle wymawiając charczące ch niderlandzkie, ale zerknijmy na to, czego dzieci uczą się w szkole w ramach lekcji pływania. Want je bent niet in een badpakkasje in de sloot gehad. Dzieci w Niderlandach na basenie w ramach lekcji uczą się pływania w ubraniu. Bo przecież, jak powiedziała dziewczynka, no przecież no nie jesteś w kostiumie kąpielowym, jak wpadniesz do wody, jak wpadniesz do kanału. Powiedziała tego rowu, użyła nazwy kanału, który tak naprawdę jest ten rów, który na pewno kojarzą Państwo z takim landschap holenderskim. No pewnie w tym kanale niekoniecznie się da utopić, ale w bardzo wielu miejscach, więc generalnie dzieci w Niderlandach ćwiczą właśnie, jak sobie poradzić w ubraniu w wodzie. Een overgangsjaar, dus de zwembaders hebben nog een jaar de tijd om van zeer te kijken wanneer ze de overstap maken. Aan de ene kant heb je. Kolejna umiejętność, która się przydaje, popatrzmy, jeśli wypadniesz z łódki. Het water invallen en daar bootsen we weer mee de desoriëntatie naar. Kinderen kunnen ervaren als ze van een mat vallen of uit een boot vallen. Och, przepraszam, chciałam tylko zatrzymać, aż znowu Święty Mikołaj mi się tutaj przedostał. Czyli widzieli Państwo, maty, dzieci są proszone o to, żeby wypadły głową do tyłu. Po co? Po to, żeby umieć się zachować, jeśli wypadną z łódki. To jest kolejna wszędobylskość wody. Bardzo wielu Holendrów spędza wolny czas na wodzie, więc lekcje pływania związane są właśnie z tym, z taką też jeszcze umiejętnością. I słuchajcie, jeszcze jedna będzie tutaj, tylko czy mi się to powiedzie, żeby włączyć? Zobaczmy. No i właśnie zobaczmy tutaj. Z ogromną przyjemnością spytałabym Państwa, a po co te otwory w tym pod wodą? No ale wszyscy już tutaj widzimy. Jeśli auto wpadnie do wody i chcesz się z niego wydostać, to właśnie jest ta kluczowa umiejętność, żeby przez jakąś niewielki otwór umieć wydostać się, jeśli auto wpadnie do wody.
Mam nadzieję, że tym filmikiem i w ogóle takim jednym, że tak powiem, fragmentem tego niderlandzkiego systemu edukacji pokazałam Państwu taką praktyczność i bardzo ogromny pragmatyzm Niderlandczyków. No i właśnie, wreszcie Święty Mikołaj, który nam się tu już kilkakrotnie prosił o wizytę. Przekornie i tak nie do końca prawdziwie napisałam jedyny święty w Niderlandach. Niderlandy, powiedzmy tak, tradycyjnie są protestanckie. Rodzina panująca także i tak zasadniczo, żeby nie wchodzić w szczegóły, Niderlandy słyną z absolutnie wolności religijnej i z tego, że daleko posunięta jest akceptacja tego, że każdy może wierzyć w co chce, to jednak naprawdę takie prawdziwe święto, które dotyczy wszystkich Holendrów, to jest właśnie Święty Mikołaj. I słuchajcie, Święty Mikołaj to taki dobry człowiek. W świadomości większości Holendrów jest to absolutnie biskup, który przybywa i właśnie, uwaga, też chciałabym zapytać, skąd przybywa holenderski, niderlandzki Sinterklaas. On przybywa z Hiszpanii, a tak naprawdę przypływa na 3 tygodnie przed swoim świętem. A święto wypada 5 grudnia, tak, 5 grudnia. Pytałam Holendrów dlaczego. Powiedzieli mi, a ty w swojej urodziny chciałabyś pracować? Więc generalnie 6 grudnia jako ten dzień Świętego Mikołaja nie przekłada się na to, że on musi obdzielać prezentami 6 grudnia, tylko wieczorem 5. Jest to taki dzień, co do którego Holendrzy najczęściej mówią, to jest wieczór, który czas, kiedy nikt nie powinien być sam. Pomaga mu Piotruś, już celowo napisałam Piotruś, bo od wielu lat też są ogromne dyskusje, dlatego że ten Piotruś tak naprawdę był czarny. Holandia każdej jesieni wraca z tym pytaniem, żeby jakby co zrobić z tym czarnym Piotrusiem, bo no oczywiście dyskusje wokół rasizmu i jakby tej tożsamości kulturowej, dziedzictwa kulturowego, to wszystko bardzo stawia ogromne wyzwania przed Niderlandczykami, ale no niemniej jest to na pewno takie święto, które wszystkich łączy. Może by długo o Świętym Mikołaju. Ja go absolutnie uwielbiam, ale zobaczmy, jak dawno, jak od wielu, wielu lat on jest obecny. Już w złotym wieku kultury niderlandzkiej malowano. To akurat Jan Steen. Dzisiaj nie powiem Państwu ani o Van Goghu, ani o Rembrandcie, bo myślę, że szansa, że Państwo te postaci znają, jest ogromna. Ale akurat Jan Steen jest może nieco mniej znanym malarzem. To jest malarz, który malował takie konteksty domowe, rodzinne, tą taką holenderską gezelligheid, taką przytulność, to bycie razem, szczęście i takie, powiedzmy, niewymuszone świętowanie. Oprócz Dnia Króla, przepraszam, oprócz Świętego Mikołaja jest jeszcze Dzień Króla, ale o tym dziewczyny chyba pokażą kilka rzeczy, bo to jest wydarzenie łączące wszystkich Niderlandczyków. Ważnym takim świętem w Niderlandach jest Dzień Wyzwolenia. Tak de facto to jest 5 maja, ale wieczorem 4 maja jest taka okazja ku temu, żeby każde miasto złożyło w miejscu dla siebie ważnym bądź wieńce, bądź zapaliło znicze. Jest to wieczór wspomnienia tych wszystkich, którzy polegli za wolność, bo wolność jest wymieniana jako nadrzędna wartość, która generalnie jest takim czynnikiem łączącym. Robiono badania socjologiczne i Holendrzy opowiedzieli się za tym, że
taką jedną z nadrzędnych wartości dla nich. To jest właśnie wolność, to, że żyją w wolnym kraju i że cienie i smutki oczywiście wielu wojen kładą się, a raczej smutki kładą się cieniem na ich życiu, ale starają się o tym pamiętać, chociaż troszkę tak powiedziałabym, że właśnie bez patosu często. Akurat wybrałam Annę Frank, żeby Państwu tu o tym powiedzieć. Anna Frank to była Żydówka, która ukrywała się w maleńkim, maciubkim mieszkanku w Amsterdamie. Spisywała swój dziennik, pisząc o zwykłych, prostych sprawach, o tym, że kogoś nie lubi, a kogoś bardzo nie lubi tego, znaczy czegoś jeść, albo fascynuje się czymś. Jej historia jest taką, no właśnie jest takim powiedzmy przykładem, jak dramatyczna była powiedzmy II wojna światowa, ale no właśnie, ale Holendrzy jakoś takie mam wrażenie, że pamiętając o tych swoich ofiarach zmagania, czy właśnie z najeźdźcą, czy z wodą, zawsze starają się tą taką jasną stronę życia uwypuklać. Dwa zdania, moja bardzo short list, jeśli chodzi o literaturę niderlandzką. Na chwileńkę przeskakuję do kolejnego slajdu, powrócę za chwilę. Gdyby Państwo chcieli pogłębić temat, mamy przewspaniałą, dwutomową historię literatury niderlandzkiej. Tu proszę zobaczyć, wszystkie namiary na to mają Państwo. Gdyby ktoś z Państwa chciał pogłębić wiedzę, na pewno mamy świetnych w Polsce Niderlandystów, którzy dbają o to, żeby Polacy mieli dostęp do wiedzy na temat Niderlandów. Większość tych rozdziałów jest napisana przystępnym językiem. Szczerze zachęcam, gdyby ktoś chciał pogłębić wiedzę na ten temat. Wracam do mojej shortlist. Absolutnie Jip en Janneke to jest książka dla dzieci, która jest znana w Niderlandach każdemu. To jest absolutnie, absolutnie klasyk, który w Polsce jako chyba po polsku, język polski jest chyba jedynym językiem, w którym ukazały się aż dwa przekłady tej książki. Niegdyś lata temu pierwsze wydanie pod tytułem Jurek i Julka wydało wydawnictwo Hokus Pokus, a później o nowy przekład pokusiło się wydawnictwo Dwie Siostry i już Jaś i Janeczka zostali nazwani bohaterowie tych opowiadań. Miffy to taka z kolei królica bardzo popularna niderlandzka w oryginale Nęcie. Gdyby ktoś chciał przeczytać powieść dla powiedzmy nastolatków albo nie wie co kupić na dzień dziecka albo nie wiem nastoletniej siostrze, kuzynce albo córce, to absolutnie taką niderlandzką książką bardzo popularną dla nastolatków jest List do Króla. Dla dorosłych absolutnie w uszach w znaczeniu, że no tutaj potrzeba już po prostu cierpliwości do literatury. Maxa Havelaara nazywam takim holenderskim panem Tadeuszem, ale tylko tym porównaniem zupełnie subiektywnym. Chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby poszukali Państwo wiadomości na temat tego autora i tej książki. Kolejne trzy książki to takie, które moim zdaniem dość dobrze, fajnie pokazują klimat Holandii.
Ostatnia z nich tutaj wymienianych, Tirza, jest autorstwa Grünbecha i taką chciałam maleńką rzecz powiedzieć. Grünbech pierwsze swoje książki publikował, pierwszą książkę publikował pod pseudonimem Marek van der Jacht. Marek imię zaczerpnął ze swojej wielkiej fascynacji prozą Marka Chłaski. Więc taki jeden polonistyczny akcent tu chciałam Państwu zostawić. Wybór bardzo subiektywny i niestety celowo pominęłam Marike Lukas Reinefelda, to laureat, laureatka Nagrody Bookera za rok 2020. Jedyne nazwisko, które rozsławia literaturę niderlandzką, bo literatura niderlandzka nie zdobyła nigdy Nagrody Nobla. Oczywiście Holendrzy wiele innych nagród w wielu innych dziedzinach mają, ale wszyscy autorzy, pisarze niderlandzcy marzą o tym, żeby zdobyć Nagrodę Nobla. Czyli jeśli ktoś by chciał zobaczyć, sam się przekonać o tym, czym jest, jakie są główne takie wątki literatury niderlandzkiej, to właśnie ta publikacja będzie naprawdę świetnym, jest super zrobiona, będzie dobrym źródłem informacji na temat literatury i w ogóle kultury. Mam nadzieję, że nie wyczerpałam, ale dość wyczerpująco powiedziałam o tym, co dla mnie jest ważne w Niderlandach, w języku niderlandzkim i w kulturze. Serdecznie Państwu dziękuję za cierpliwość i gdyby były jakieś pytania, to w drugiej części spotkania, tak jak już padła zapowiedź, z przyjemnością postaram się na nie odpowiedzieć. Serdecznie dziękuję w tym miejscu za zaproszenie. Przepraszam za problemy techniczne, a adres mój e-mail proszę spokojnie zapisać, jeżeli byłby komuś potrzebny. Pozdrawiam z domu holenderskiego. Może uda mi się włączyć kamerę, tylko boję się, żeby nie popsuć, ale za chwilę będzie widać wnętrze domu holenderskiego, które służy Państwu jako miejsce spotkań i miejsce zdobywania wiedzy na temat Niderlandów. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i postaram się technicznie zgrabnie wykaraskać z tej prezentacji. Chyba się udało. Przekazuję głos do studia. Bardzo dziękujemy za prezentację. Była naprawdę bardzo ciekawa i z pewnością wiele osób dowiedziało się więcej ciekawych naprawdę informacji o Niderlandach, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że to są tak samo właśnie Niderlandy, nie Holandia. Chciałabym w tej chwili dodatkowo jeszcze przekazać głos właśnie naszym innym gościom, równie wyjątkowym, Agnieszce Panasiuk i Oldze Sowie, byłym przyjaciółką. Tak, dziękujemy. Może my się też zaraz za chwilę jeszcze przedstawimy, ale najpierw chciałabym też sprawdzić, czy mogę udostępnić ekran. Czy to działa? Działa chyba, prawda? Widać. Działa. Tak, jak najbardziej. Dobrze. Tak, jest Agnieszka. Dobrze. Więc tak, też dziękujemy Agnieszce za prezentację. Myślę, że my też się dużo dowiedziałyśmy, zwłaszcza te rzeczy dotyczące charakteru i duszy niderlandzkiej były bardzo ciekawe i myślę, że będą też dobrym wstępem do tego, co my chcemy powiedzieć. I prezentacja Agnieszki miała taką perspektywę kulturalną, trochę o państwowości holenderskiej, o języku, o literaturze. I to bardzo dobrze, że właśnie od tego zaczęłyśmy. Z kolei ja i Olga jesteśmy z wykształcenia architektami. Mieszkamy w Holandii już parę lat, ja 4, Olga 3.
I właśnie dzięki temu naszemu doświadczeniu, dzięki naszej profesji możemy trochę inaczej spojrzeć na Holandię i chciałybyśmy spojrzeć na nią od strony przestrzennej, od strony architektury, ale nie będziemy mówić o architekturze jako o estetyce. Będziemy mówić o tym, jak miasta wpływają na ludzi, na ich samopoczucie, na więzi między nimi. Jeszcze może tak powiem, żeby was wprowadzić. Ja mieszkam w Amsterdamie, w takim bardzo kosmopolitycznym mieście, najbardziej międzynarodowym mieście Holandii, gdzie jest zarówno dużo turystów, to na pewno wszyscy wiedzą, ale też po prostu tutaj jest naprawdę taki tygiel kulturowy. Wcześniej mieszkałam w Delft, w takim małym mieście studenckim z Uniwersytetem Technicznym, a Olga mieszka w Utrechcie, w takim starym historycznym... Bardzo studenckim. Też bardzo studenckim, tak. Mieście jeszcze z czasów Cesarstwa Rzymskiego. I z kolei z Uniwersytetem Humanistycznym. Tak, tak. Dobrze, więc zaczynamy. Myślę, że jeśli pomyślimy o takich stereotypach, z czym nam się kojarzy Holandia, to będziemy mieć raczej dobre skojarzenia. Pomyślimy, że jest to kraj rozwinięty, gdzie ludzie są zadowoleni z życia, gdzie są wysokie standardy demokracji, wolności słowa, gdzie jest równy, dobry dostęp do takich rzeczy jak bezpłatna edukacja, służba zdrowia. Pomyślimy też o wiatrakach, więc o takiej świadomości ochrony środowiska, o dbałości o środowisko. I na pewno wszystkie te rzeczy przyczyniają się do jakości życia Holendrów. Właściwie Holandia bardzo często plasuje się na najwyższych miejscach w rankingach jakości życia na świecie. Na pewno te rzeczy, które wymieniłam, się do tego przyczyniają, ale ja i Olga chcemy postawić tezę, że holenderskie miasta są najlepszymi miastami do życia na świecie i że to właśnie te miasta przyczyniają się do tego, że ludzie są tutaj tak szczęśliwi. I zaraz powiemy dlaczego. Ale są to takie rzeczy jak poczucie bezpieczeństwa, wolności, jakieś takie zachęcanie do integracji raczej bardziej niż izolacji, poczucie bezpieczeństwa także w nocy, obecność natury w mieście, wody, przyjazność dla wszelakich grup, również dzieci. Zaczynając mówić o Holandii jako o przestrzeni, ważną rzeczą, którą trzeba sobie uświadomić, jest to, że to jest po prostu bardzo mały kraj. On jest kilkukrotnie mniejszy od Polski, a jego populacja to tak w przybliżeniu połowa populacji Polski. I to widać właśnie na takich przykładach jak to zdjęcie, które to dobrze obrazuje. Wąziutkie uliczki. Również jakieś mikroskopijne domy. Olga. Okej, okay. chyba możesz, czy mnie dobrze słychać, bo widzę, że moje połączenie nie jest stabilne, ale... Dobrze cię słychać. Okay? Dobrze, okej. Okay. To ja chciałam zacząć takim śmiesznym obrazkiem i powiedzeniem, że może Holendrom bliżej... niż do budowania zamków na piasku, byłoby do budowania, tak jak na następnym slajdzie, Agnieszka, budowania tam. I może tak trochę teraz powtórzymy za Agnieszką, że właśnie Holandia to jest rzeczywiście kraj stworzony w dużym stopniu ludzkimi rękoma. Niederlandy. Będę się poprawiać, ale jednak bardziej naturalnie nam przychodzi mówienie Holandia wciąż. Także więc Niderlandy są w dużym stopniu stworzone ludzkimi rękoma. Ludzie tutaj od wieków budowali tamy, zapory,
właśnie te poldery, wiatraki, wszystko po to, żeby obronić się przed tym żywiołem, jakim jest woda. I oczywiście to było dzięki właśnie sprytowi ich myśli inżynieryjnej, ale też chcemy zwrócić uwagę na to, że ludzie musieli nauczyć się współpracować. Holendrzy od wieków, Niderlandczycy od wieków byli świadomi tego, że nie są sami, że potrzebują innych ludzi, że są od nich zależni, że muszą działać w grupie, bo po prostu było im to potrzebne do przedłużenia egzystencji. Tak. Właśnie z tego myślenia, z tej walki z wodą narodziło się coś takiego jak polder model, społeczeństwo, czyli chodzi o to, że Holendrzy mieli świadomość, że sami nie są w stanie walczyć z tym żywiołem i mimo jakichś różnic politycznych, społecznych, religijnych, musieli jednak razem działać na rzecz jednego celu. I myślę, że to bardzo jest widoczne w ogóle w dzisiejszej też Holandii. Jak ważne są dyskusje, jak ważne jest to, żeby każdego wysłuchać i podjąć jakąś decyzję wspólnie, nawet jeśli ona nie będzie tą decyzją, która będzie się wszystkim podobała, to jest ważne, żeby wszystko przedyskutować, żeby działać razem na rzecz niektórych rzeczy. Żeby ludzie mieli poczucie, że brali udział w podejmowaniu tej decyzji. Tak, i to daje też taki dużą świadomość, takie poczucie sprawczości i odpowiedzialności też. Tak, więc to tak jeszcze może mówimy o tym, co obrazuje właśnie tą holenderską duszę, ich charakter. Tak, i właśnie to obrazuje ta mapka tutaj. Widać, że kilka wieków temu ten kraj był po prostu o wiele mniejszy, zwłaszcza te rejony na południu, Zeeland i Flevoland, czyli ta prowincja, o której Agnieszka powiedziała, zostały stworzone w ostatnich dziesięcioleciach. Właśnie przykładem jest Flevoland, to jest na północny wschód od Amsterdamu. To jest cała prowincja, która została stworzona właśnie w ten sposób, że wybudowano zapory, właśnie zwłaszcza tutaj taki Afsloddijk, i zabezpieczono w ten sposób teren. I tam powstały miasta takie jak właśnie Lelystad, Almere, które powstały w latach 70. Można powiedzieć, że to są właśnie takie miasta bez historii. Są bardzo nowe, tam się sprowadzili mieszkańcy głównie Amsterdamu, tacy z trochę może jakichś biedniejszych grup. I może też ciekawe jest to, że te miasta odbierają teraz często wycieczki z Chin, biznesmenów, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby zobaczyć, jak się stwarza miasto od podstaw. I oni potem tę wiedzę wyniesioną stąd gdzieś tam indziej próbują wykorzystywać. Jeszcze żeby... Z tej wielkości kraju wynika też, to jest w ogóle ciekawe, że to jest taki kraj, który się przez lata powiększał, ale nie poprzez walkę z innymi, ze swoimi sąsiadami, tylko na przykład poprzez osuszanie lądu, więc to jest też takie ciekawe, ale to jest tak naprawdę mały kraj, na którym żyje bardzo dużo ludzi i na tej mapce widać, że na przykład w Zeeland, tak? W Zeeland, czyli w lewym, na południowym zachodzie żyje tyle ludzi, ile w całej Islandii. Tak, albo tam, gdzie Olga, Utrecht, tyle, ile w całej Estonii. Więc to naprawdę obrazuje, w jakim zagęszczeniu tutaj mieszkamy. To też miało duży wpływ na to, jak się kształtowały stosunki między ludźmi, dlatego że można powiedzieć, że w jakimś kraju skandynawskim można spokojnie zamknąć się w swoim małym domku na wsi i nie mieć kontaktu z innymi ludźmi i być samotnikiem, a w Holandii właściwie nie jest to możliwe, bo gdziekolwiek się pójdzie, tam są ludzie. Ja myślę, że to jest taki kraj, w którym trudno na przykład się zgubić w lesie,
bo idąc na jakąkolwiek wycieczkę mija się mnóstwo ludzi. Tak, to prawda. To ja teraz powiem. To jest właściwie moje zdjęcie, które zrobiłam wracając do domu. Jedno jest zdjęciem Polski, a drugie Holandii. Nie wiem, czy Państwo się domyślają, ale to zdjęcie po prawej to jest właśnie Holandia, a po lewej takie organiczna zabudowa wiejska to jest Polska. I z tego takiego niedoboru przestrzeni i z tej jakby konieczności współpracy, myślę, że wziął się taki jedna z holenderskich cech, czyli taka potrzeba kontroli. I Holendrzy mają bardzo dużo procedur, mają dużo z jednej strony wolności, ale w takim życiu społecznym jest dużo też takich reguł, które ludzie przestrzegają. No i na przykład widać to na mapkach, które są dostępne na stronie Urzędu Gminy w Amsterdamie, gdzie jest mnóstwo rzeczy zinwentaryzowanych. I na przykład zaraz będzie tutaj mapka, która pokazuje położenie wszystkich drzew w Amsterdamie i można sobie sprawdzić, że buków w Amsterdamie jest 14 047 i sprawdzić dokładnie, w których miejscach są. Inną rzeczą zinwentaryzowaną są na przykład siedliska nietoperzy albo pokazane miejsca, w których można grillować, bo nie wszędzie można. To tak a propos ostatniej majówki. I teraz chciałabyśmy już spojrzeć na miasto, na nasz główny temat. To miasto, które tutaj widać, to nie jest miasto holenderskie, to są Aleje Jerozolimskie w Warszawie, w centrum Warszawy. Jak spojrzymy na to zdjęcie, to widzimy, co się dzieje na ulicy. Jest bardzo dużo samochodów, jest wielopasmowa ulica, są tramwaje, są miejsca parkingowe, jest gdzieś tam na obrzeżach trochę drzew i jest chodnik. Jest wysoka zabudowa. I to zdjęcie obrazuje, jak dużą, jak wielki priorytet w tej przestrzeni daje się samochodom i różnym pojazdom, a jak niewielki ludziom. Tutaj na pewno nie można krzyknąć, ani nawet znać swojego sąsiada z naprzeciwka. Na pewno nie można bezpiecznie przebiec przez ulicę. I dla kontrastu holenderskie miasto Haarlem, o którym też Agnieszka mówiła, to jest niewielkie miasto, taka przykładowa ulica, gdzie prym wiodą rowerzyści i pieszy. I piesi. Tutaj nawet w ogóle nie ma miejsca dla samochodów. I widać, że o ile społeczeństwo niderlandzkie jest bardzo równe, bardzo egalitarne, to jeśli chodzi o poruszanie się na ulicy, to jest bardzo ściśle ustalona hierarchia. Najpierw jest najważniejszy rowerzysta, potem pieszy, a potem kierowca samochodu. I o tym trzeba naprawdę pamiętać, jeśli się przyjedzie do Holandii, do Niderlandów, naprawdę trzeba uważać. Jeśli się gdzieś spróbuje przejść w niewłaściwym miejscu albo iść po ścieżce rowerowej, to może się okazać bardzo niebezpieczne. Można usłyszeć przekleństwa, a nie przepraszam ze strony rowerzysty. I chciałybyśmy właśnie dalej zobrazować, jaka jest rola tych różnych środków komunikacji w mieście, bo właśnie ten sposób poruszania, te sposoby poruszania się po mieście mają ogromny wpływ na to, jak to miasto wygląda. Więc zaczynając od samochodów, to jest mapa Amsterdamu i tutaj na czerwono są zaznaczone takie drogi dostępne dla samochodów. I widać, że te drogi okrążają centrum miasta naprawdę wielkim kołem, bo właściwie to jest centrum. To nie znaczy, że to centrum jest całkowicie niedostępne, ale tam jest naprawdę niewygodnie dojechać. Jest bardzo drogie parkowanie. Tak, to jest
to jest kwestia czasem 400 euro na przykład w centrum Amsterdamu, które trzeba zapłacić miesięcznie za, nawet nie za miejsce parkingowe za, jakby zapewnione, tylko za w ogóle możliwość parkowania i na taką, mając już samochód, można zapisać się na listę oczekującą i w Amsterdamie to jest na przykład kwestia 4 lat, żeby dostać takie pozwolenie. No i to nie jest też tak, bo może powiem o tym, jak się przeprowadzałam ostatnio i z jednego domu do drugiego przejechanie zajmuje mi rowerem 15 minut, natomiast gdy pomagała mi koleżanka i zapakowałyśmy wszystko w samochód, to zajęło nam chyba 2 albo 3 razy więcej czasu, dlatego że faktycznie trzeba wszystko objechać, bo przez samo centrum Utrechtu przechodzą tylko rowery, przechodzą piesi i jedzie też komunikacja miejska. Tak, czy jest bardzo dużo... Samochód jest często gościem na wielu ulicach. Tak. I jest bardzo dużo też ulic, które po prostu są wyłączone z ruchu samochodowego i coraz więcej się tych ulic wyłącza. Tak, jeszcze taka nasza właśnie obserwacja, coś, czego zdałyśmy sobie sprawę po przeprowadzeniu się do Holandii, do Niderlandów, to, że miałyśmy taką obawę i też nasi bliscy często pytali, czy wy jesteście w stanie bezpiecznie gdzieś dojechać tym rowerem, czy nie trzeba jakiejś ulicy przekraczać, a to w ogóle tak nie jest. Ta sieć rowerowa, to zaraz też na następnym slajdzie widać, jest bardzo gęsta i rzeczywiście wszędzie można dojechać rowerem, wszędzie można skręcić i w prawo, i w lewo, i nie ma tego czegoś takiego, że ścieżka się gdzieś kończy niespodziewanie albo trzeba przenieść przez jakiś most rower. Nie ma czegoś takiego. Jeszcze tutaj wrócę, bo mamy taki właśnie ciekawy przykład przestrzeni, gdzie widać jakby ile w tym przekroju ulicy miejsca zajmują samochody. Jest jakby tylko jeden pas, a reszta to jest przestrzeń dla rowerów. I często się widzi też, Olga właśnie przytaczała taki przykład, prawda, że rowerzyści są zachęcani. Tak, zachęcani do jechania koło siebie dwójkami. Ja zawsze mam jakieś takie poczucie winy i próbuję zjechać na bok, jeszcze przyzwyczajona do innych warunków, a tam właściwie jest się nawet zachęcanym, żeby jechać dwójkami. I to jest tak, że samochód może wyprzedzić rowerzystę, ale jeśli nie jedzie jakiś inny samochód z naprzeciwka. Także jeśli z naprzeciwka, znaczy z dwóch stron jadą samochody, to po prostu samochód zwalnia i jedzie za rowerzystą jego tempem. Tak. I powstają też bardzo ciekawe budynki, których w Polsce w ogóle nie mamy. Czyli olbrzymie parkingi rowerowe. To jest właśnie parking w Utrechcie, gdzie mieszka Olga, który jest największym w Europie. Największy w momencie, gdy był oddawany nie tak dawno temu do użytku, to był największym na świecie parkingiem rowerowym. Nie wiem, jak jest teraz, może w Chinach są jakieś większe, ale można parkuje tam, ma pojemność na 20 tysięcy rowerów. Tak, jest bardzo duży, można się naprawdę zgubić. I to jest... Jeszcze tak chciałyśmy powiedzieć, że to nie jest tak, że to, że nie można się łatwo poruszać samochodem, to jest coś, co jest ludziom odebrane. Oni tego nie odbierają jako jakieś prawo, które im jest odebrane, coś, co tracą. Oni po prostu tak bardzo tego samochodu nie potrzebują. Tak, to nie jest to jakby kwestia wykluczenia transportowego, tylko po prostu te sieci są tak ze sobą połączone. Ten parking rowerowy zresztą znajduje się zaraz po centralnym w Utrechcie, także ja zaraz powiem o swojej drodze do pracy, ale to jest tak, że i wszystko ze sobą się jakoś łączy, różne środki transportu i jest po prostu o wiele łatwiej dojechać przeważnie rowerem niż innymi środkami transportu. Tak. Tutaj właśnie przytaczam taki przykładowy rzut ulicy, gdzie właśnie widać, że są samochody, są miejsca parkingowe, jest ulica i to miasto jest takie bardzo rozgęszczone. To znaczy jeden samochód zajmuje naprawdę dużo przestrzeni w mieście. On zajmuje przestrzeń nawet kiedy jest zaparkowany, kiedy jego właściciele są w pracy albo w domu, albo kiedy śpią.
ten samochód tam jest i musi się znaleźć dla niego miejsce. I to bardzo rozgęszcza miasto, ono się po prostu powiększa. Mniej ludzi może mieszkać na takim samym terenie i kiedy to miasto jest coraz większe, 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 to też ten samochód staje się bardziej potrzebny. A w Holandii właśnie jest tak, że to miasto jest o wiele gęstsze i dystanse są o wiele mniejsze przez to. I też myśli się o tym bardzo tak rozsądnie. Planuje się na przykład, które ulice będą samochodowe, a które będą piesze. I właściwie wtedy wszędzie można dojechać samochodem, ale nie każda ulica jest dostępna dla samochodów. I to stwarza taki potencjał, żeby właśnie tak jak tutaj na osiedlu w Leiden, niektóre ulice projektować zupełnie dla pieszych. Wtedy może tam być jakaś ciekawa zieleń, place zabaw. No i też takie pytanie, kto w ogóle jeździ na rowerze, bo myślę, że trzeba powiedzieć, że rower w Holandii zupełnie nie kojarzy się ze statusem społecznym i na rowerach jeżdżą osoby w każdym wieku i po prostu wszyscy. Można spokojnie podwieźć kogoś na bagażniku z przodu albo z tyłu i jeżdżą oczywiście nastolatki. Dużo osób wyprowadza psy jadąc bardzo powoli wokół siebie. Starsze osoby także jeżdżą na rowerach i często widzi się, ja zawsze tak się zastanawiam, jak ktoś mnie wyprzedza i potem okazuje się, że jedzie na rowerze elektrycznym, ale jeśli ktoś ma jakieś takie już większe problemy z poruszaniem, to też są dostępne na przykład rowery trójkołowe. Na rowerach jeździ także policja, co jest po prostu wygodne. No i tu już... Dając przykład tego, jak rower nie kojarzy się ze statusem, ostatnie zdjęcie to jest Mark Rutte, czyli premier Holandii, który to nie jest ustawione zdjęcie, tylko premier naprawdę dojeżdża do pracy rowerem. No i na rowerze oprócz tego, że można się poruszać samemu, to można też brać różne rzeczy. I Agnieszka w pierwszej prezentacji mówiła o tym Backfit, to jest właśnie ten rower z pierwszego zdjęcia, na którym można transportować meble, ale najczęściej widzi się albo psy, albo zwierzęta. I tu akurat jakieś, można swoje dzieci, ale nie tylko swoje, transportować. Tutaj ktoś ma trójkę całkiem dużych i jeszcze jedno z tyłu stojące. Można transportować też zakupy, jakieś paczki i tak dalej. I myślę, że wielu Holendrów ma po prostu taką fantazję i wyobraźnię, że nawet właśnie takie duże meble wielkogabarytowe, jak na ostatnim zdjęciu, że jakby wyobrażają sobie, że się da. Mnie się osobiście zdarzyło tylko dywan, który był zainstalowany jakoś w poprzek, więc co chwilę zsiadałam, żeby jeszcze jednak kogoś nie skosić w czasie podróży. Powiedziałam już o tym, że opowiem o swojej drodze do pracy i wygląda ona tak, że ja 2 dni w tygodniu pracuję w ramach stażu w Amsterdamie. No i dojeżdżam na początku najpierw 15 minut rowerem, po czym zostawiam właśnie na tym ogromnym parkingu mój rower, przesiadam się w pociąg, w którym podróż zajmuje 30 minut. Potem zaraz przy dworcu centralnym w Amsterdamie znajduje się taki przystanek promów, no i potem jadę tym promem 17 minut, płynę, a na końcu jeszcze muszę dojść 20 minut pieszo. I może myślę, że mój przykład jest... Chyba nie jest ekstremalny, tak naprawdę dużo ludzi tak robi, dużo ludzi też z powodów tego, że na przykład w Amsterdamie są o wiele większe czynsze, to mieszka w okolicznych miejscowościach. Utrecht jest położony 30 minut, więc to jest jak najbardziej takie racjonalne mieszkać w Utrechcie i pracować czy studiować w Amsterdamie. I też trzeba powiedzieć, że wszystko jest bardzo dobrze połączone, że właśnie, że ten parking rowerowy jest pod dworcem centralnym, że te timetables, że te godziny jazdy pociągów, one są tak dostosowane, że można się spokojnie przesiąść w inny
pociąg gdzieś indziej. I to wszystko ze sobą działa. Też jest coś takiego jak jedna karta komunikacyjna, na którą się można różny abonament kupić. I ona obowiązuje na wszystko, na pociągi, na komunikację miejską, czyli na tramwaje i autobusy. Także można na nią wypożyczyć miejski. I to jest w każdym mieście, na cały kraj taka sama. Jest to bardzo, bardzo wygodne. A, to tak, nie wiem, czy wszyscy kojarzą, to jest chyba film, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. I tak zawsze, jak opowiadam o tej swojej podróży do pracy, to przypomina mi się ten fragment. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za 15:03, latem to już widno. Za 15:03 jestem ogolony, bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. I w Holandii tak to nie wygląda. Jest dużo przesiadek, ale one są takie racjonalne. Tak. I chciałyśmy jeszcze... A, i to nie jest tak, że... Tak. No, chciałyśmy jeszcze powiedzieć, że nie zawsze tak było. Nie zawsze w Holandii tak było. Tutaj też, kiedy to była, Olga, po II wojnie światowej? To były... Po II wojnie światowej społeczeństwo holenderskie bardzo się jakby wzbogaciło. Dużo osób kupowało samochody. No i też był w ogóle na całym świecie taki ruch, jakby budowano po prostu to miasta, jakby miały ułatwiać poruszanie się samochodem. I nawet były różne plany w różnych miejscach świata, żeby burzyć budynki i budować takie arterie samochodowe. Natomiast wtedy w latach 80. przyszedł kryzys na rynku ropy, ceny paliwa poszły do góry. Poza tym na przykład właśnie w Holandii pojawiła się seria protestów spowodowana tym, że 400 dzieci zmarło w jednym roku na ulicach. No i wtedy przyjęto zupełnie inny jakby sposób myślenia o komunikacji w mieście i postanowiono porzucić tą ideę budowania miasta dla samochodów na rzecz budowania miasta przyjaznego pieszym i rowerzystom. I właśnie to dla nas było ogromne zaskoczenie, to zdjęcie, które widzą Państwo po lewej, bo to jest Muzeum Plein, czyli to jest taki jedna z takich najbardziej turystycznych, głównych miejsc w Amsterdamie. To jest widać na zdjęciu Rijksmuseum, czyli takie muzeum główne z Rembrandtem i z tego typu dziełami. Tam obok się też znajduje Muzeum Van Gogha i takie Muzeum Sztuki Współczesnej. No i kiedyś, teraz na przykład Agnieszka, jak były mrozy, co się często nie zdarza w Holandii, to zjeżdżała z górki. Górki holenderskie oczywiście to u nas nawet nie nazwalibyśmy wzniesieniem, ale to jest taka przestrzeń, która służy do rekreacji. Natomiast kiedyś to była bardzo zakorkowana ulica, jak widać. Zakorkowana ulica. Tak. I kończąc tę część o komunikacji w mieście, chciałabyśmy trochę spojrzeć na holenderskie osiedle, na okolice, w której się mieszka, na najbliższe otoczenie domu. Więc nawiązując do tego, co powiedziałyśmy o współpracy, o tej całej infrastrukturze wodnej, o gęstości, o tym, że tutaj ludzie mają świadomość tego, że są częścią wspólnoty, to chciałyśmy trochę powiedzieć o Waterschappen. To są takie wodne komisje, najstarsze holenderskie instytucje demokratyczne, które zarządzały tym systemem gospodarki wodnej, czyli zarządzały kanałami, tamami i tak dalej, utrzymywały to całą sieć. I nawet są one na tyle ważne, że każdy może głosować w wyborach. Nawet my, krótko po tym, jak się przeprowadziłyśmy, to dostałyśmy pocztą karty do głosowania. I wydaje nam się, że trochę właśnie z tej
z tej współpracy, z tego poczucia sprawczości i zależności bierze się to, że ludzie są ze sobą tak blisko, że sąsiedzi się znają. I na przykład tutaj widać taki właśnie przejaw tego manifestowania ważnych wydarzeń w życiu sąsiadom. Kiedy dziecko kończy jakiś etap edukacji, zda rok w szkole, to wywiesza się na maszcie z flagą plecak na znak tego, że dziecko zdało. Tak, jest taka miejska anegdota, że jeżeli dziecko nie zda, to wywiesza się PlayStation na znak, że to jest winowajca. Albo innym przykładem, to się często widzi, są w oknach takie dekoracje, na przykład właśnie hura dziewczynka, hura chłopiec, czyli oznajmia się sąsiadom, że urodziło się dziecko. I też są takie inne przejawy tej komunikacji z sąsiadami, to znaczy wywiesza się w oknach jakieś plakaty wyborcze. Ja o tym jeszcze trochę powiem, ale to są akurat plakaty związane z pandemią. Ja też dostałam pocztą, właśnie taką małą pocztówkę z tym, to jest wieża Dom Tore, czyli wieża dom, ta w formie czapki. Jest tam napisane Utrecht, Zorghut for Elkar, czyli dbajcie o siebie nawzajem. I dużo osób jakby wieszało sobie to w oknach. I to jakby to też daje takie poczucie wspólnoty. Jest z koroną związane. Tak, znaczy korona to jest właśnie ta wieża dom, tylko... Ale tak. Okej. I też właśnie innym przejawem takiej współpracy między sąsiadami jest miejskie ogrodnictwo. Holenderskie miasta są bardzo zielone. I to nie tylko są takie parki formalne, zorganizowane z jakimiś tam pięknymi rabatami i trawnikami, ale też taka zieleń drobna, rozsiana po całym mieście. To znaczy często widzi się jakieś drobne rabaty, donice wzdłuż chodników i to są takie małe ogródki, o które dbają sąsiedzi razem. Albo też często widzi się, to jest bardzo popularne, takie osiedlowe biblioteczki, takie małe szafki, gdzie ludzie się wymieniają książkami. Albo to, co tutaj jest na zdjęciu po lewej, to widziałam przed jednym domem, gdzie ludzie postawili taką szafkę i w niej umieszczali jakieś różne przedmioty, których chcieli się pozbyć, jakby jako taka alternatywa do wyrzucenia ich od razu. I to... Te silne więzi z sąsiadami, ta dbałość o widoczność przekłada się na trochę inne pojmowanie bezpieczeństwa w mieście. To znaczy Niderlandczycy nie czują się bezpieczni dlatego, że oddzielają ich od innych ludzi jakieś płoty, albo kamery są wszędzie pozawieszane, albo są stróże, którzy pilnują ich własności. Im to poczucie bezpieczeństwa zapewnia widoczność, obecność innych ludzi i to, że znają innych ludzi. To się wiąże z tym, co taka jedna z pierwszych aktywistek miejskich, czyli Jane Jacobs, mówiła, ona wprowadziła takie pojęcie oczu na ulicę, czyli właśnie tego, o czym mówiła Agnieszka, że o bezpieczeństwie na ulicy nie świadczy to, ile zainstalujemy kamer, czy jak się bardzo ogrodzimy, a to, że jakby ktoś zawsze tą daną ulicę kontroluje w jakiś sposób i to, że się znamy z widzenia i gdy pojawi się jakaś niebezpieczna sytuacja, to zawsze ktoś zareaguje. Tak. I można czasem odnieść wrażenie, że przestrzeń ulicy to jest taki trochę miejski salon, bo ludzie zostawiają tam dużo jakichś prywatnych przedmiotów, zabawek, kwiatów, mebli. Y,
Olga. Tak, to jest to akurat a propos też bezpieczeństwa i bezpieczeństwa między innymi dzieci. O tym, że dość często, tak z naszej perspektywy, patrząc, że dość często spotykamy faktycznie dzieci bawiące się na ulicy, które nie są bezpośrednio pod kontrolą swoich rodziców. I dużo jest właśnie rysunków, szczególnie teraz, gdy zrobiło się ciepło, rysunków kredami. I następne. Wyświetla się. Okej, tak, już teraz mam, bo ja chyba mam trochę lekkie opóźnienie, dlatego tak czekam. To a propos tego bezpieczeństwa, na przykład jest coś takiego jak dużo ulic czy dzielnic ma na przykład swoje grupy na WhatsAppie. Można taką grupę stworzyć. Często też, tak jak w prawym górnym rogu widać, że tu jest napisane Daisy Beard is alert, czyli chodzi o to, że jakby ta dzielnica jest pod kontrolą. I to nie chodzi o kontrolę policyjną, tylko właśnie taką kontrolę osiedlową, że są właśnie konwersacje grupowe, na których można zgłosić jakiś wandalizm, jakieś niepokojące zdarzenia. Jednym z takich przykładów też właśnie tego, jak działa bezpieczeństwo w mieście, jest kampania, chyba wydaje mi się, że się nazywało właśnie Eyes on the Street, czyli oczy na ulicę. To jest akurat firma, w której ja pracuję, Pop-up City, wraz z policją w Rotterdamie. Uruchomiła całą kampanię informującą w różnych mediach o tym, że jeśli robisz coś źle, to ludzie wokół na ciebie patrzą. Jednym z elementów oprócz tego działania w mediach to było też zainstalowanie takich ogromnej pary oczu na budynku. A z kolei w prawym dolnym rogu to też jest ciekawe, jakby pokazuje tą świadomość ludzi, że to jest ich miejsce i też, że są za to odpowiedzialni. To jest z kolei komunikacja z właścicielem psa. I ktoś się zwraca bezpośrednio do psa i prosi, żeby sobie znalazł inne miejsce do sikania. I z tym właśnie, z tą taką świadomością, że miasto jest nasze, wiążą się różne miejskie inicjatywy. Ja to zdjęcie po prawej zrobiłam w Amsterdamie, tam jest taki plakat, na którym jest napisane, zaintrygował mnie, bo nie wiedziałam, o co chodzi, jest napisane Amsterdam need to cope, czyli Amsterdam nie do sprzedania, nie na sprzedaż. I to były protesty mieszkańców dzielnicy West w Amsterdamie, którzy sprzeciwiali się wobec gentryfikacji. Ja nie wiem, czy wszyscy są zaznajomieni z tym, bo to jest taki, myślę, że coraz ważniejszy termin ze studiów miejskich. Chodzi o to, że pewne dzielnice, tak powiem bardzo w skrócie i w uproszczeniu, pewnie dzielnice, które są bardzo zaniedbane, zaczynają się nimi interesować artyści, oni się tam sprowadzają, potem sprowadzają się z kolei mieszkańcy z rodzinami i tak dalej, a w pewnym momencie zauważają to zainteresowanie deweloperzy i ta dzielnica od takiej dzielnicy zaniedbanej przez taką dzielnicę modną, gdzie chodzi bohema i taki świat artystyczny, zamienia się w taką dzielnicę piękną, odnowioną, w której starzy mieszkańcy, poprzedni mieszkańcy nie mają już pieniędzy mieszkać. I to był właśnie jeden z powodów tych protestów w Amsterdamie, to, że czynsze są bardzo wysokie, no i to też były protesty przeciwko wynajmowi krótkoterminowemu, czyli Airbnb, bo turystyka, ta ilość turystów w Amsterdamie, w mieście wiąże się też po prostu, że niektóre mieszkania znikają z rynku nieruchomości. I o wiele bardziej opłaca się niektórym kupić mieszkanie, które potem będzie wynajmowane, niż wynajmować tak normalnie przez miesiąc. A prowadzi to też trochę do takiego zaburzenia, takiego tkanki społecznej, bo trudno jakby mieć sąsiada i nawiązać relacje z sąsiadem, z którym, który się zmienia co tydzień.
Kolejnym takim przykładem to jest akurat, bo ja pracuję też czasem, czyli razem ze stażem jednocześnie w takiej kawiarni, piekarni, i to jest przykład działania w mojej właśnie dzielnicy, na której wszyscy się znają. To jest taka osoba, Beurt Concierge, czyli taka pani zatrudniona przez przedsiębiorców w tej okolicy, i ona dba o różne, organizuje jakieś takie małe wydarzenia osiedlowe. On też w czasie pandemii kontrolowała sytuację różnych przedsiębiorców, jak sobie radzą, rozdawała takie naklejki, żeby trzymać dystans i tak dalej. A ona po pierwsze jest taką osobą bardzo widoczną, często pojawia się w mediach, i ona jest taką osobą do komunikacji z Urzędem Miasta i też z policją, że o wiele łatwiej jest się zwrócić jakby do niej niż bezpośrednio do Urzędu Miasta, bo ten dystans jest mniejszy. A to są, tak? A to są z kolei, to taki kolejny przykład tego, że nie, jakby są różne formy kontrolowania miasta, i to z kolei są takie służby, taka czerwona brygada kontrolująca, jakby dbająca o bezpieczeństwo w Amsterdamie. I oni zajmują się rozwiązywaniem jakichś konfliktów, wskazywaniem drogi. Wiem, że na przykład w weekendy chyba głównie pracowali. To był taki pilotażowy projekt. Tak, i chciałyśmy jeszcze przytoczyć właśnie takie historyczne przykłady osiedli, które właśnie w ten sposób funkcjonują, gdzie właśnie ludzie się znają i tak dobrze komunikują. I na przykład takim przykładem są Volksburten, czyli takie osiedla robotnicze, gdzie mieszkali tak zwani zwykli ludzie. To były właśnie osiedla robotnicze dla niezbyt zamożnych ludzi, więc tam mieszkania były małe, więc dużo rzeczy trzeba było robić na ulicy. I dzięki temu na tych osiedlach wykształciło się bogate życie sąsiedzkie, bogata kultura. I teraz to są bardzo modne osiedla. Albo innym przykładem są tradycyjne holenderskie hofjes, tak jak tutaj widać po lewej stronie, czyli to są takie formy zabudowy, gdzie domy są skupione wokół dziedzińca, wchodzi się od środka, więc jakby dla wszystkich mieszkańców to jest bardzo jasne, że to jest ich wspólna przestrzeń. My tutaj jesteśmy sąsiadami i czują tę wspólnotę, dbają o tą przestrzeń razem. I chciałbyśmy teraz troszkę się oddalić od tej przestrzeni sąsiedzkiej, od przestrzeni najbliższej i spojrzeć na miasto z większego oddalenia, w większej skali. I myślimy, że takimi ważnymi wartościami, które kształtują holenderskie miasta, jest głód wolności, tolerancja i też poszanowanie prywatności innych. Więc to właśnie nie jest tak jak na tym rysunku, gdzie wszyscy znajomi i sąsiedzi czują się upoważnieni do tego, żeby komentować twoje życie. Tutaj raczej mimo tego, że jest tak dużo ludzi koło siebie, to oni szanują nawzajem swoją prywatność. Można się nawet poczuć taki brak zainteresowania. Tak. Kiedy się powie, że... Ja miałam taki, to było dla mnie zaskakujące, że gdy przestałam jeść mięso, to jakoś jak rozmawiałam ze znajomymi tutaj, to zawsze było takie pytanie, dlaczego, a jadłam ryby, więc czy ryba nie ma uczuć, nie czuje, a gdy jakby o tym samym mówiłam w Holandii, to jakby nie było żadnego komentarza na ten temat. I czasem można się nawet poczuć, że coś jest nie tak, że dlaczego nikt nie zaprzecza albo nie narzuca nam swojego punktu widzenia. I właśnie to poczucie wolności, swobody przejawia się w różnych aspektach życia. Jednym z nich jest to, że tutaj się nigdy nie dostanie mandatu na to, za to, że się depcze trawę na przykład.
ale też tak zaobserwowałyśmy, że to poczucie, że ta wolność przychodzi z odpowiedzialnością. To znaczy tutaj w mieście można robić naprawdę dużo, tak jak na przykład tej zimy, kiedy zamarzły kanały, to rzesze ludzi wyległy na kanały, zaczęli jeździć na łyżwach. No i oczywiście zdarzały się przypadki, że ktoś, że się lód załamał i ktoś wpadł pod lód. Ale odbiór tego był taki, było to rozumiane w ten sposób, że to się oczywiście zdarza. No i to jest okej, okay. Popełnili głupstwo, wpadli, to była jakby konsekwencja ich działania, ryzyka, które podjęli. Ale nie było takiej chęci, żeby czegoś zabronić, zakazać, kontrolować. Tak samo jest na przykład z brakiem barierek przy kanałach. Nie ma czegoś takiego jak barierki, tylko każdy jakby pilnuje siebie, jest za siebie odpowiedzialny. Tak. Tak, i takimi bardzo przyjemnymi przejawami właśnie tej wolności, które obserwujemy właściwie codziennie, jest to, że miasto jest taką areną uprawiania sportu. Często widzi się jakieś sporty w grupach, jakąś piłkę, bieganie, to oczywiście kajaki, jakiś taniec, boks, joga, przeróżne rzeczy. No i też rekreacja. Tak. I oczywiście może na takim poziomie indywidualnym jest dużo wolności. Dużo wolności do wyboru takiego życia, jakie nam odpowiada. Natomiast jakby jeśli chodzi o całe społeczeństwo, to panują tu pewne reguły, których wydaje mi się, że Niderlandczycy raczej przestrzegają. I przykładem są na przykład plakaty wyborcze. Teraz w Rzeszowie zbliżają się wybory i można zobaczyć w mieście mnóstwo dużych billboardów z wizerunkami kandydatów. Natomiast w Niderlandach te plakaty można przykleić na miejscach specjalnie, na tablicach specjalnie do tego przeznaczonych. I z kolei, a to chyba o tym później powiem, że dużo osób w swoich oknach wiesza plakaty. Tak. Takim jeszcze innym charakterystycznym aspektem niderlandzkiego podejścia do życia jest ta tolerancja, ale trzeba sobie uświadomić, że to jest taka pragmatyczna tolerancja, to znaczy ona bierze się stąd, że uważa się, że pewnych rzeczy nie ma sensu ludziom zabraniać, trzeba jakieś pewne reguły określić, w ramach których można coś robić, bo zabranianie tego doprowadziłoby do tego, że prostytucja czy używki zejdą po prostu do podziemia i będzie gorzej niż jest. I takim przykładem jest właśnie dzielnica Czerwonych Latarni, która jest w centrum Amsterdamu i jest takim tematem szeroko dyskutowanym. To znaczy dyskutuje się, czy ją przenieść, czy jakoś ograniczyć, czy na przykład zasłonić te okna. Bo ona się też zwiąże się z dużą liczbą turystów i tak. W tej części miasta i to jest też uciążliwe dla mieszkańców i też to są turyści tego rodzaju, tacy jakich można zauważyć w Krakowie, czyli przyjeżdżający na przykład na wieczory kawalerskie, tylko że to jest taki wieczór kawalerski, który jest codziennie w Amsterdamie. Ale chyba ważne jest to, że proponuje się alternatywy i zachęca się do dyskusji. Miasto Amsterdam zorganizowało w ogóle cały właśnie taki panel dyskusyjny, w którym brały udział osoby, to się nazywa teraz pracownice seksualne i miasto, mieszkańcy lokalni i każdy mógł się wypowiedzieć właśnie w kwestii tego, co zrobić z tą dzielnicą. I to jest też, to tak a propos tej pragmatycznej tolerancji, to nie jest tak, że każdy ma jeden pogląd na daną sprawę,
Tylko Holendrzy chyba podchodzą do różnych takich kontrowersyjnych kwestii w ten sposób, że jakąś decyzję trzeba podjąć i w jakąś stronę trzeba pójść, ewentualnie potem można to zmienić. I jakby jak podejmiemy jakąś dyskusję, to wtedy można się z nią zgodzić albo nie zgodzić. Ale jakby trzeba ją podjąć, trzeba iść w jakimś kierunku i najwyżej jakby potem myśleć o innych rozwiązaniach. Tak. Jeszcze takim ciekawym aspektem holenderskich miast jest to, że one są właśnie kształtowane według reguł, są bardzo takie zorganizowane, ujednolicone, ale są też takie miejsca, gdzie ludziom pozwala się na trochę swobody i wtedy widać właśnie ten holenderski gust, pełen ironii, humoru i fantazji, jakieś wielkie awokado na ścianie albo fasolka się zdarzają. I może teraz spójrzmy jeszcze na miejsce prywatne, na dom w mieście. To tak rozmawiając z osobami o stereotypach i o tych takich rzeczach, które zaskoczyły je w Holandii, to pojawiają się często wielkie okna, dlatego że faktycznie Holendrzy mają wielkie okna. Dużo jest jakby powodów tego, jednym na przykład z powodów, dlaczego te okna są takie duże, jest to, że po prostu budynki są bardzo głębokie i wysokie i jest... pojawia się potrzeba doświetlenia ich. Inna sprawa to też, że to byli Holendrzy, to jest naród żeglarzy i chodziło o taką kontrolę społeczną tego, co się dzieje, gdy na przykład żeglarze są na wyprawach. Niemniej to, co przeważnie widać przez to duże okno, to jest salon i w tym salonie można zobaczyć ludzi, którzy się zachowują tak jakby tego dużego okna nie było, w sposób zupełnie naturalny pracują, oglądają telewizję, ale też rozmawiając z Holendrami wiem, że oni po prostu się w te okna nie patrzą. Natomiast z tego powodu, że w miastach holenderskich pojawia się coraz więcej turystów i też młodsi ludzie mają trochę inne już podejście do tego, to wiele osób zaczęło w swoich oknach instalować takie zacieniające naklejki. Ale to jest też takie do zastanowienia, gdzie jest ta przestrzeń prywatna, publiczna. To jest jakby dla nas bardzo ciekawe. No i wydaje mi się, nigdy o tym nie czytałam, ale z takich własnych obserwacji to jest dla mnie bardzo ciekawe, że te okna często są takim elementem komunikacji z pieszymi na zewnątrz. Że mam wrażenie, że okna nawet domów prywatnych wyglądają jak wystawy sklepowe, że tam się ustawia jakieś roślinki, jakieś takie, pamiętam, jedno okno z jakąś całą kolejką, z jakimiś figurkami Lego. I z kolei na tym właśnie oknie po lewej stronie, mówiłam już o plakatach wyborczych, które umieszcza się tylko na wyznaczonych tablicach, ale wiele osób plakaty umieszcza właśnie w swoich oknach, dając taki sygnał, na kogo głosują. I bardzo miłym przykładem komunikacji z pieszymi, z ulicą przez okno są też te misie. Te misie pojawiły się jako znak solidarności z dziećmi, które z powodu pandemii nie mogły iść do szkół. Wiele osób, właśnie bardzo, bardzo wiele osób różne misie, pieski, pluszowe, żaby wstawiało w swoich oknach. To jest taki ciekawy temat, który właśnie skłania do zadania sobie tego pytania, gdzie jest ta przestrzeń prywatna, gdzie publiczna? Czy ta prywatna właśnie istnieje na ulicy, a publiczna w domu? Gdzie przebiega ta granica i jak bardzo ona jest rozmyta? I to jest też a propos tego, możesz jeszcze cofnąć, Agnieszka, jeden? Bo dla mnie to jest też takie niesamowite, że właśnie ludzie nie boją się korzystać z tej przestrzeni publicznej. Że to jest ulica, ale można zobaczyć wielu ludzi, którzy po prostu wystawiają, tak jak kiedyś pewnie w Polsce też się robiło, że wystawia się przed swój dom krzesło i patrzy na to życie uliczne. To w Holandii jest to takie bardzo widoczne i najbardziej lubię ten przykład, to zdjęcie środkowe na dole,
Bo taką holenderską cechą i to, czego się też uczy, żyjąc w Holandii, jest to, że tego słońca nie ma tam wiele. Tam jest takie niskie, pochmurne, szare niebo bardzo często, więc jak słońce już się pojawi w końcu, to wtedy Holendrzy masami wylegają na ulicę. I właśnie na tym zdjęciu małym widać fragment dachu i trójkę ludzi, którzy z powodu braku balkonu po prostu wyszli sobie przez okno i przesiadują na dachu. I to jest też a propos odpowiedzialności, że możesz to robić, bądź odpowiedzialny za siebie. Tak. I do tego też się przyczyniają takie bardzo ciekawe formy architektury, które mnie interesują. To znaczy wszystko to, co dzieje się na progu. Na progu domu pojawiają się jakieś ławeczki, gdzie można usiąść, ale też na przykład ciekawym aspektem jest to, co widać na tym zdjęciu, to znaczy, że tutaj są cztery drzwi dookoła siebie i ktoś mógłby się zastanowić, jak to jest możliwe, że są cztery drzwi dookoła siebie, tam są cztery mieszkania na parterze dookoła siebie, ale to nie tak działa. Po prostu tutaj są rzeczywiście mieszkania na parterze, a to są zaraz drzwi do tych mieszkań na pierwszym piętrze. I dzięki temu, że jakby minimalizuje się użycie klatek schodowych i galerii, a wejścia są prosto z ulicy, to też ta ulica jest żywsza, tam się więcej dzieje, jest więcej ludzi. Takie detale są bardzo ciekawe dla architekta. A to są chyba Olgi zdjęcia, prawda? Z holenderskiego domu. Tak, to są, bo zaczęłyśmy od miasta i przeszłyśmy na w skalę osiedla, a teraz jesteśmy w środku, w domu Holendra. To są takie rzeczy, które jak już się mieszka przez parę lat, to się przestaje o nich myśleć, ale myślę, że dla Państwa mogą być zaskakujące. Takim charakterystycznym elementem jest, który można zobaczyć przez to wielkie okno, jest taki duży stół, tak jak po prawej stronie. Mówiłyśmy też, mówiłyśmy o współdzieleniu? Nie, chyba nie, ale jakby tak dużo jakby rzeczy w domu też jest współdzielonych, na przykład w lewym górnym rogu, tak? Jest przykład biblioteczki. To jest klatka schodowa normalna jakby w takim domu, gdzie moje koleżanki, gdzie jest parę kawalerek. I część rzeczy jest po prostu współdzielonych i na przykład te książki. Każdy może je brać i czytać. I też bardzo ciekawym elementem są klatki schodowe, które na pewno dzisiaj przez żadną kontrolę budowlaną na pewno by nie przeszły, nie były zaakceptowane, są bardzo strome i też biorąc pod uwagę, że Holendrzy to jest chyba najwyższy naród świata i mają też duże stopy, to moja stopa ledwo, nawet moja stopa mała nie mieści się na jednym schodku. I przez to, że te schody są bardzo strome, no to można oczywiście, tak jak na tym zdjęciu, próbować pralkę wnosić klatką schodową, ale jest też dlatego alternatywa. I dużo tych starych kamienic holenderskich ma na górze taki hak i tym hakiem właśnie wciąga się na górę jakieś wielkogabarytowe przedmioty i po prostu wkłada się je do środka przez okno. Też takim ciekawym aspektem niderlandzkiego sposobu życia jest dawanie przedmiotom drugiego życia. Wielu ludzi ubiera się w second handach, w tak zwanych kringlopach, czyli właśnie second handach kupuje też meble, rowery. Można też często, tak jak tutaj mój współlokator siedzi na kanapie, którą znaleźliśmy na ulicy, można też często właśnie znaleźć meble, które po prostu ludzie wystawiają na ulicę. I to jest też element, ja czytałam o takiej strategii miasta Amsterdam, jak stworzyć to bardziej ekologiczne. I jednym z elementów było właśnie ograniczenie tej konsumpcji nowych dóbr, a umożliwienie wykorzystywania starych rzeczy i tego, że krążyły. I to jakby na tym zdjęciu z balonikami
U nas niektórzy by powiedzieli, że to jest matex, bo to są używane rzeczy, ale w Holandii to wygląda jakby zupełnie inaczej, nie ma takiego jakiegoś negatywnego skojarzenia. I wręcz ubieranie się w rzeczy używane jest po prostu bardzo modne. I są takie różne inicjatywy. To akurat jest Kilo Sale, czyli takie wydarzenie, które polega na tym, że w jakiejś takiej przestrzeni postindustrialnej rozkłada się właśnie te wieszaki z wyselekcjonowanymi, używanymi ubraniami i temu całemu wydarzeniu, na które wejście jest płatne, towarzyszy DJ, więc jest grana muzyka i można kupić lampkę wina w szkle, nie w plastikowym kubeczku. Także to jakby używanie, kupowanie rzeczy używanych jest po prostu modne i przyjęte i normalne i myślę, że do 30 roku życia rzadko kto ma nowy rower, że przeważnie kupuje się właśnie używane rowery. Tak, i tak może powiemy już w skrócie o tym, że wydaje nam się też, że takie miasto szczęśliwe to jest takie, które jest dla wszystkich, nie tylko dla młodych i sprawnych, ale też dla osób starszych i dla dzieci. I holenderskie miasta są bardzo przyjazne dla osób starszych, są różne wolontariaty, które angażują osoby młodsze do pomocy starszym, ale też starsze do pomocy młodszym, na przykład przy nauce języka. Wielu nauczycieli niderlandzkiego to są właśnie starsi ludzie. Projektuje się też takie specjalne osiedla dla osób starszych, gdzie one często właśnie chętnie przeprowadzają się w podeszłym wieku, bo wiedzą, że tam będą w trochę korzystniejszych dla siebie warunkach, w jakiejś może mniejszej przestrzeni, ale bardziej odpowiadającej ich potrzebom. I nie ma takiego, też trzeba powiedzieć, że nie ma takiego negatywnego postrzegania osób, które jakby nie mówi się, że ktoś nie chciał się zająć swoimi rodzicami, dlatego oddaje tych swoich rodziców do ośrodka opieki, tylko często ludzie świadomie wybierają, ludzie starsi sami wybierają mieszkanie w takich ośrodkach, dlatego że jakby wiedzą, że tam mogą też zachować tą pewną dozę samodzielności. Samodzielności, że samostanowić o sobie i w tych mieszkaniach po prostu żyje się łatwiej, bo to często chodzi o jakieś takie architektoniczne bariery, że tam jest po prostu płasko, że są windy i tak dalej, a czasem można też uzyskać potrzebne wsparcie od jakiegoś opiekuna. I też nie zapomina się o dzieciach w planowaniu miast. Jest bardzo dużo placów zabaw właściwie na każdym kroku. I tak jak właśnie Agnieszka też mówiła o tym pływaniu i łyżwiarstwie, to rzeczywiście w wychowaniu dzieci dużą rolę odgrywa spędzanie czasu na zewnątrz, to jest znaczy jakby w programie szkolnym. Na przykład ciekawym przykładem są Juchtlandy, czyli takie parki rozrywki, gdzie dzieci się wybierają w ramach zajęć szkolnych i na przykład dostają młotki i gwoździe i takie palety i budują sobie jakiś zamek albo statek kosmiczny. I też innym przykładem są Kinderboerderijen, czyli takie małe farmy, gdzie one są po miastach rozsiane, tam są zwierzęta i dzieci mogą się nauczyć po prostu jak postępować ze zwierzętami, mają tam lekcje. Tak, na koniec chciałyśmy pokazać, jak miasto się zmienia w pewnych okolicznościach. Bo są takie momenty, jeszcze nie widzę tego slajdu, ale podejrzewam, że jest tam jakiś festiwal, karnawał. Tak, są takie momenty w życiu holenderskich miast, gdzie to, co powiedziałyśmy, pewnie się jakoś zamazuje, bo w czasie pewnych wydarzeń po prostu ulice są pełne ludzi. Tutaj widać karnawał. Karnawał jest obchodzony tylko w tej południowej części Holandii, która jest jakby tak tradycyjnie katolicka. No i to obchodzenie karnawału to jest parodniowe wydarzenie. Ja miałam okazję, bo mój przyjaciel ze studiów właśnie pochodzi z Limburg, z Maastricht, czyli jakby z samego tego koniuszka Holandii, Niderlandów. I obchodzenie karnawału właśnie wiąże się z takimi paradami,
ale też to jest następny slajd, tak? Z przebieraniem się. Tak. Dla mnie to jest niesamowite, że ludzie w każdym wieku się przebierają. Nie jest to żaden wstyd, to jest w ogóle jakieś wielkie święto i jestem po lewej stronie w tym stroju. To było też zabawne, bo ja nie byłam przygotowana na świętowanie karnawału, pojechałam tam bez stroju, natomiast rodzice mojego kolegi po prostu mają pudło pełne różnych ubrań, kapeluszy, skarpet, które można wykorzystać, więc to jest jakby taki nieodłączny element tego regionu. A samo wydarzenie kończy się tym, że wszyscy świętują na ulicy i na dół trochę, dla mnie to było trochę makabryczne, bo myślałam, że to jest szubienica, ale to nie jest szubienica. To jest po prostu taki stelaż, z którego spuszczana jest taka ogromna pani i to jest właśnie wieńczy karnawał. Zwiastuje koniec karnawału. To są obchody Dnia Króla i to zdjęcie, to nie jest ulica, to jest właśnie kanał, jest właśnie tyle ludzi na łódkach, na wodzie, że się kanał zupełnie zapełnia. Oni wszyscy noszą pomarańczowe koszulki, bo oranie to jest kolor Niderlandów. Dzień Króla był obchodzony niedawno, 27 kwietnia. Oczywiście nie w taki sposób z powodu pandemii, ale... Tak. Też takim innym zwyczajem są właśnie takie wyprzedaże uliczne, gdzie każdy tam coś tam próbuje sprzedać sąsiadom. Ale to też tutaj to umiłowanie Niderlandczyków do procedur, że żeby wystawić jakiś kocyk, na którym można sprzedać swoje rzeczy, to trzeba zapłacić 10 euro od takiej miejscówki chyba do Urzędu Miasta. Więc to jest też zorganizowane i są procedury wobec tego. Tak, i tutaj właśnie rodzina królewska obchodząca Dzień Króla. Bo oni jakby w ramach Dnia Króla podróżują po Holandii, w sensie każdego roku odwiedzają jakieś inne miejsce, w którym są goszczeni. No i ten kolor oranie, ten kolor pomarańczowy widać wszędzie. To są jakieś wystawy sklepowe i też to już kończymy, to jest takie całkiem zabawne, bo tam nie wiem, czy widać tampus, to ciastko z lukiem na wierzchu. Podobno jest to sposób, w jaki jemy ciastko, mówi o naszym charakterze. I żeby nie wyjść na takiego nieokrzesanego i niezorganizowanego, to trzeba górę z lukrem najpierw zdjąć i potem jeść. A nie można absolutnie jeść w taki sposób tego ciastka, gryząc z jednej strony, bo wtedy krem wychodzi z drugiej i to źle o nas świadczy. A to Gay Pride, prawda? Gay Pride, tak, w Amsterdamie. Ja miałam właśnie przyjemność być na tym wydarzeniu, które po prostu zupełnie zmienia miasto. Też trzeba powiedzieć, że to nie jest jakaś manifestacja czyichkolwiek poglądów, a bardziej taka radość z tego, że możemy być różnorodni. No i oczywiście łączy się to z paradą łódek. I na tej paradzie są bardzo, bardzo różne instytucje, czasem jakieś korporacje prezentowane i na przykład w lewym górnym rogu, tak, widać tam łódkę Urzędu Miasta Amsterdamu, a z kolei w prawym dolnym to jest łódka policji. Tak, tutaj. I to jest też super, bo ja pamiętam, że jak byłam wtedy na tym wydarzeniu, to można było stanąć na ulicy, kawiarnie otwierały swoje okna, w których DJ gra muzykę na ulicę i to jest zupełnie jakieś inne doświadczenie miasta. Tak więc tymi bardzo wesołymi obrazkami, tymi przejawami spontaniczności w tych miastach chciałyśmy już zakończyć naszą prezentację. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo naszym gościniom za tak wspaniałą prezentację, która dostarczyła nam naprawdę ogromną dozę wiedzy
o demografii, o kulturze i też o takich codziennych obyczajach osób zamieszkujących właśnie Królestwo Niderlandów. W tym momencie muszę poinformować, że jakby zbliżamy się do końca naszej pierwszej części spotkania, ale nie jest to koniec naszego spotkania. Wkrótce zaczniemy kolejną część. Tutaj przypomnę, że będziemy właśnie zadawać pytania. Zapraszamy, aby